Dzień dobry. Nazywam się Adrianna Kaczmarczyk, jestem lekarzem stażystą. Przygotowałam dzisiaj dla Państwa wykład na temat grypy, szczepień, działań profilaktycznych oraz leczenia grypy. Zapraszam serdecznie. W dzisiejszej prezentacji opowiem Państwu o etiologii oraz patogenezie grypy. Co jest rezerwuarem grypy, w jaki sposób można przenosić wirusa grypy, jak wygląda sytuacja epidemiologiczna, w jaki sposób rozpoznajemy grypę, jakie jest leczenie profilaktyką oraz szczepieniem. Pokażę Państwu różnice i podobieństwa między grypą a zakażeniem SARS-CoV-2 oraz grypą a przeziębieniem. Omówimy sobie sposoby wzmacniania odporności, jakie są powikłania grypy oraz wnioski podsumowania. Tutaj Państwo widzą cząsteczkę wirusa grypy, którego budowę omówię trochę później. Co to jest w ogóle grypa? Jest to zespół objawów klinicznych, które są związane z ostrym zakażeniem układu oddechowego wywoływanym przez wirusa grypy. Grypa to ostra choroba o etiologii wirusowej i charakteryzuje się bardzo dużą zakaźnością. U ludzi grypę wywołują dwa typy wirusa, A, B i C. Wirus grypy typu A ma zdolność do skoku antygenowego, czyli zmiany antygenowe wirusa powodują powstanie nowego podtypu wirusa. Jest to wirus podwyższonego ryzyka, najczęściej odpowiada za epidemię i pandemię. Natomiast wirus typu B nie stanowi ryzyka zachorowań epidemicznych, jest odpowiedzialny za zachorowania sezonowe. Wirus typu C wywołuje zakażenia głównie u dzieci. Zakażenie grypą zazwyczaj przebiega dość łagodnie, natomiast u osób z grup podwyższonego ryzyka, czyli osoby, które mają choroby przewlekłe, u małych dzieci i osób starszych, może być przyczyną poważnych powikłań. Co to jest grypa sezonowa? Są to zachorowania, które występują co roku w okresie epidemicznym, czyli jesienno-zimowym. Spowodowane są przez typowe wirusy grypy występujące u ludzi, typu A, B i C u dzieci. Typowy okres grypowy trwa około 3 miesięcy. Na półkuli północnej sezon grypowy jest w miesiącach od października do kwietnia, a na półkuli południowej w miesiącach od maja do września. Sezon grypowy to coroczny powtarzający się czas i charakteryzuje się występowaniem ognisk grypy. Sezon ten występuje w późniejszej połowie roku. I w zależności od szerokości geograficznej na półkuli północnej, południowej różni się, tak jak już to Państwu powiedziałam. Natomiast grypa pandemiczna jest groźniejszym rodzajem grypy. Występuje co kilkanaście lub kilkadziesiąt lat w postaci światowych epidemii, czyli pandemii. Wywołują je nowe, nieznane do tej pory u ludzi podtypy lub warianty wirusa typu A, na przykład Hiszpanka w latach 1918-1920. Dzieje się dlatego, ponieważ rodzaj A ma taką zdolność do podlegania skokom antygenowym. Wirus potrafi szybko zmieniać strukturę białkową swojej otoczki, dzięki czemu przeciwciała osób, które chorowały na grypę, nie są w stanie rozpoznać tego nowego szczepu wirusa jako zagrożenia. Wirusy z innych rodzajów B i C zdolne są tylko do tak zwanego przesunięcia antygenowego, co nie pozwala im na tak łatwe zmylenie mechanizmów odpornościowych zwierząt. I bardzo szybkie szerzenie się zakażenia podczas pandemii. Liczba zachorowań jest kilkakrotnie większa niż podczas zwykłych epidemii grypy sezonowej. Dlatego jest to groźniejszy rodzaj grypy. I Światowa Organizacja Zdrowia, czyli WHO, decyduje na podstawie zasięgu geograficznego, a nie ciężkości przebiegu grypy, czy doszło do pandemii. Chciałabym teraz Państwu omówić budowę cząsteczki wirusa grypy. Na swojej powierzchni ma dwa białka powierzchniowe. Białko H, czyli hemagglutyninę, oraz białko N, neuraminidazę.
Materiał genetyczny wirusa, czyli genom, ma postać kwasu ribonukleinowego, czyli RNA, który jest zawarty w lipidowo-białkowej otoczce, tak zwanym nukleokapsydzie. I rdzeń składa się z nukleoproteiny, który jest łączony z kwasem ribonukleinowym. Otoczony jest przez białko N, które z kolei otacza osłonka lipidowa. I hemaglutynina oraz neuraminidaza to silne immunogenne glikoproteiny. Hemaglutynina na powierzchni wirusa ma szczególne znaczenie, ponieważ łączy się z kwasem sialowym na komórkach naszego nabłonka dróg oddechowych. Dzięki czemu komórka wchłania wirusa grypy, dochodzi do tak zwanej endocytozy. W ten sposób w komórkach nabłonka dochodzi do replikacji wirusa, czyli wirus się namnaża i już po 6 godzinach nowe cząsteczki wirusa są uwalniane i osoba zakaża. Podtypy H1N1 oraz H3N2 w niektórych sezonach są to podtypy typu A. Nowy wariant wirusa grypy, tak zwana grypa ptasia. Wykryto także podtyp A H1N1, w 2009 roku H1N1, tak zwaną grypę świńską. I najprawdopodobniej ten wariant będzie dominował w kolejnych sezonach grypy. Jaki jest patomechanizm? Już troszkę o tym powiedziałam, że wirus grypy wnika do nabłonka naszych dróg oddechowych, górnego i dolnego odcinka dróg oddechowych. Górny odcinek dróg oddechowych to jama nosowa oraz gardło, natomiast dolny odcinek to jest ktań, tkawica, oskrzela prawe i lewe, które dzielą się na mniejsze gałęzienia, a te najdrobniejsze przechodzą w oskrzyli. Objawy ogólne grypy są wynikiem działań cytokin. Cytokiny są to cząsteczki, które uwalniane są przez komórki w trakcie reakcji zapalnej. Wirus grypy AH1N1V ma większe powinowactwo do komórek nabłonkowych dolnego odcinka dróg oddechowych i głębiej penetruje w głąb układu oddechowego. Grypa rozpoczyna się najczęściej gwałtownie, od początku towarzyszą jej ostre objawy i nie należy jej mylić z przeziębieniem, które też ma wiele podobnych objawów. Kto może być rezerwuarem grypy? Przede wszystkim my ludzie, również świnie, ssaki morskie, konie, koty, psy, ptaki domowe jak kury, kaczki, a także ptaki dzikie. Tutaj też Państwo na tym obrazku widzą nietoperze, który także może być rezerwuarem grypy. W jaki sposób możemy się zarażać grypą? Przede wszystkim przez bezpośredni, bliski kontakt, przez dotyk, przez dotykanie zakażonych przedmiotów, na których znajduje się wydzielina od osób zakażonych na grypę. Dłuższy kontakt, dłuższe przebywanie z osobami, które są chore na grypę, bez zabezpieczenia, bez maseczki na przykład. Każdy kontakt twarzą w twarz bez maseczki też jest narażeniem na grypę. Niedostateczna higiena rąk. Dlatego tak ważne jest mycie rąk oraz dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. Także dotykanie skażonymi rękoma okolicy ust, nosa i oczu. I w ten sposób wirus grypy bardzo łatwo wnika do naszego organizmu. Przebywanie w dużych spiskach ludzi w sezonie zachorowań na grypę. Nawet spożywanie surowego lub niedogotowanego mięsa oraz surowych jaj chorych ptaków. W drodze kropelkowej razem z wydzieliną z dróg oddechowych podczas kaszlu, wydmuchiwania nosa oraz mówienia. Dlatego tak ważne jest, aby kichać, kasłać w rękach albo chociaż chusteczkę. Okres wylęgania grypy to 1-4 dni, średnio od 1 do 2 dni. Jakie mamy, proszę Państwa, objawy grypy? Przede wszystkim wysoka gorączka, która szybko osiąga szczyt pierwszego dnia choroby. Jeżeli choroba przebiega łagodnie, temperatura stopniowo spada, zwykle 3-5 dnia choroby. Wtedy pojawia się obfite pocenie się. Do tego tak ważne jest, aby uzupełniać płyny w czasie gorączki. Jeżeli gorączka nie obniża się, możemy podejrzewać grypowe, pierwotne, czyli zapalenie płuc, które jest wywołane przez wirusa grypy. I jeżeli dojdzie do obniżenia temperatury, objawy nagle się pogarszają, to oznacza, że zapalenie płuc spowodowane jest przez
nadkażenie bakteryjne. Równie w wysokiej gorączce towarzyszą dreszcze ciała i utrzymują się zwykle podczas przebiegu grypy. Także podczas grypy mogą się pojawić bóle mięśniowe oraz kostno-stawowe, które mogą być bardzo silne. Pacjenci nawet określają tak zwane łamanie w kości. Zaobserwowano, że u wielu pacjentów bóle mięśniowe, bóle kostno-stawowe dotyczyły tych części ciała, które wcześniej podlegały różnym urazom. W grypie pojawia się także ból głowy z dużą intensywnością, ból oczu, światłowstręt, czyli fotofobia, bolesność uciskowa gałek ocznych, przedkrwione spojówki również, zmęczenie. Ból głowy przechodzi powoli w obniżenie sprawności psychoruchowej, takie spowolnienie oraz senność. W grypie może się pojawić także ból gardła oraz suchy kaszel. W pierwszym stadium choroby kaszel jest suchy, taki męczący, czasami jest napadowy i trudny jest do opanowania. W przebiegu typowego zachorowania na grypę przychodzi w kaszel wilgotny i towarzyszy mu odczuszanie wydzieliny śluzowej. Uczucie wyczerpania ogólnego rozbicia zwykle trwa od początku choroby, może trwać przez kolejne 2-3 tygodnie od ustąpienia infekcji. Brak apetytu, nudności, wymioty, biegunki to raczej są objawy, które są obecne zwykle u dzieci. Chciałabym też parę słów powiedzieć o epidemiologii grypy. Bardzo groźne szczepy wywołują pandemię grypy. Tak jak już wspomniałam, głównie jest to rodzaj A odpowiedzialny za epidemię i pandemię przez tak zwany skok antygenowy. I w XX wieku miały miejsce trzy takie pandemie. W 1918, 1920 była to Hiszpanka, również w latach 50. w roku 1957 lub w 1968 roku również pojawiły się ogromne pandemie grypy. Natomiast rodzaje B i C zdolne są tylko do przesunięcia antygenowego. Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, szacuje, że na świecie grypa atakuje około 5-10% dorosłych, a u dzieci 20-30%, z czego umiera aż 250-500 tysięcy osób. I w Stanach Zjednoczonych grypa powoduje zakażenia u 5-20% całej populacji, natomiast u 200 tysięcy osób, które są hospitalizowane. W Unii Europejskiej corocznie zakażonych wirusami grypy może być aż 25-100 milionów osób. I w sezonie 2019-2020 odnotowano ponad 3 800 000 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. W sezonie poprzednim było jeszcze więcej, było ponad 4 400 000. Dotychczasowy przebieg narastania zapadalności podejrzeń grypy nie odbiega od sytuacji w ostatnich dwóch sezonach, 2017-2018 oraz 2018-2019, dalej utrzymując się na wysokim poziomie. Od 1 września 2019 roku do końca maja 2020 roku z powodu grypy trafiło do szpitala ponad 16 tysięcy osób, co stanowi więcej niż w poprzednim sezonie grypowym 2018-2019. Odnotowano również 64 zgony, 65 zgonów z powodu powikłań pogrypowych. I proszę zobaczyć, w 2017-2018 roku zachorowań było ponad 5 milionów osób. W Kielcach natomiast w sezonie 2019-2020 w województwie świętokrzyskim zarejestrowano ponad 78 tysięcy przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na ostre infekcje górnych dróg oddechowych, w tym grypę, infekcje grypopodobne. Natomiast w sezonie 2018-2019 było ich około 96 tysięcy. Problemem jest to, że ogólny poziom wyszczepialności przeciwko grypie sezonowej w Polsce jest niski, wynosi ogólnie 4%. U osób powyżej 65 roku życia jest trochę większy, wynosi 14% rocznie, jednak nadal jest to zbyt mało, ponieważ Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, podaje, że aby zwiększyć szansę nabycia odporności w populacji, należy objąć szczepieniami co najmniej 75% populacji.
więc jesteśmy bardzo do tyłu i tak ważne jest, abyśmy się szczepili co roku na grypę. Tutaj Państwo mają podane liczbę potwierdzonych zgonów z powodu grypy w czasie ostatnich 8 sezonów grypowych w Polsce. I tak w sezonie grypowym 2018-2019 tych zgonów było 150, w 2015-2016 było 140 zgonów. W obecnym sezonie, w ostatnim sezonie grypowym 2019-2020 zgonów było już zdecydowanie mniej, 65. W jaki sposób rozpoznajemy w ogóle grypę? Przede wszystkim dodatnim wynikiem badania wirusologicznego PCR, również na podstawie objawów klinicznych. Jeżeli osoba ma gorączkę z dreszczami, bóle mięśniowo-kostne, ma uczucie zimna, odczuwa duszność, również znaczne osłabienie, rozbicie, także bóle głowy, zwłaszcza w okolicy tułowy oraz zagałkowej, jeżeli ma złe samopoczucie, na przyspieszoną czynność oddechu, ból gardła. Ten kaszel jest suchy, męczący, po pewnym czasie staje się wilgotny. Jeżeli też są objawy zapalenia krtani, czyli taki szczekający kaszel, jeżeli jest zapalenie ucha środkowego, u dzieci na to dumności, wymioty oraz biegunka, jeżeli jest nawet ból klatki piersiowej, niskie ciśnienie tętnicze, wtedy możemy podejrzewać zdecydowanie grypę. Także w badaniach obrazowych, czyli w zdjęciu RTG klatki piersiowej, możemy zobaczyć cechy zapalenia płuc, które mogą być wywołane przez wirusa grypy lub mogą też dojść do nadwyżenia bakteryjnego. Również badaniami pomocniczymi są badania wirusologiczne oraz serologiczne. Do badań wirusologicznych należy metoda RT-PCR, czyli reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją, metoda immunofluorescencji, izolacja wirusa w podobni oraz szybki test antygenowy w materiale pobranym zarówno z nosa i gardła przez aspirat popłuczyny, natomiast próbki z nosa i gardła należy połączyć. Metoda PCR jest to najprawdopodobniejsza metoda. Na jej wynik ma wpływ kilka czynników, jaki rodzaj materiału został pobrany, w jaki sposób, w jakim czasie od początku choroby oraz jakie były warunki przechowywania i transportu tego materiału. Materiał do testu PCR pobieramy z dolnych dróg oddechowych, badanie aspiratu z tkawicy oraz oskrzeli. Natomiast badania serologiczne w grypie nie mają zbyt znaczenia praktycznego. Są pobierane w ostrej fazie choroby, w okresie zdrowienia 10-14 dni po przebyciu choroby i wskazujemy na zakażenie. Czterokrotne zwiększenie miana przeciwciał. Za bardzo nic nie wnoszą do diagnostyki grypy. W jaki sposób możemy leczyć grypy profilaktyką? Przede wszystkim odpoczynek w łóżku, rozbicie ogólne, bóle mięśniowo-stawowe bardzo wpływają na aktywność codzienną pacjenta, dlatego tak bardzo ważne jest, aby wyleżeć się w łóżku, zregenerować się. Także picie dużej ilości płynów, ponieważ jak wspomniałam, przy bardzo wysokiej gorączce z resztami tracimy bardzo dużo płynów, dlatego tak ważne jest, aby uzupełniać płyny. Odpowiednie nawodnienie również ma wpływ na nasz układ odpornościowy, a także ważna jest izolacja chorego. Podajemy też leki przeciwgorączkowe, np. paracetamol oraz przeciwbólowe, ibuprofen. Jeżeli kaszel jest bardzo dokuczliwy, warto podać leki przeciwkaszlowe. Niektórzy zalecają także podanie łyżki miodu przed snem, co też rozrzedza wydzieliny, jeżeli później się pojawi kaszel wilgotny. Także leki kurczące naczynia błony śluzowej nosa, podawanie też roztworów soli do nosa, izotonicznych lub hipertonicznych. Oraz, co najważniejsze, regularne, coroczne szczepienie przeciwko grypie. Bardzo ważnym aspektem jest regularne mycie rąk. Często warto myć ręce ciepłą wodą z mydłem. W przypadku, kiedy nie jest to możliwe, możemy na ręce nałożyć środek dezynfekujący na bazie alkoholu. Zmniejsza to ryzyko zakażenia przenoszonego przez ręce zanieczyszczone wirusami grypy.
Ważne jest też unikać bliskiego kontaktu z osobami chorymi. Jeżeli widzimy kogoś zakatarzonego, z kaszlem, że poci się, ma gorączkę, dreszcze, w ogóle wygląda bardzo źle, no to lepiej jest unikać kontaktu z taką osobą. Warto też wystrzegać się tłumów, masowych zgromadzeń, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy jest ten sezon grypowy. Ważne jest, żeby gdy chcemy kichnąć lub kasznąć, zakryć nos i usta, albo za pomocą chusteczki, albo po prostu schować nos w rękawie. Jeżeli już kichnęliśmy lub kasznęliśmy w ręce, należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem i zdezynfekować ręce środkiem na bazie alkoholu. Zalecane jest też noszenie maseczki oraz częste wietrzenie pomieszczeń. Mamy również leki przeciwwirusowe przeciwko grypie. Są to nowe inhibitory neuraminidazy wirusa grypy. Inhibitory, czyli są to środki, które będą neutralizowały neuraminidazę, czyli białko N na otoczce wirusa grypy. Jakie mamy rodzaje tych leków? Inhibitory neuraminidazy, oseltamivir, wobec wirusów grypy A i B oraz inhibitory N2 przeciwko białku N2, amantadyna, wobec wirusa grypy typu A. Leki należy podać w ciągu 48 godzin od pojawienia się pierwszych objawów grypy, np. gorączki z dreszczami, bólów kostno-mięśniowych, kostno-stawowych. Zalecane do podania osobom, których podejrzewamy lub stwierdzono już grypę, u osób z grupy zwiększonego ryzyka, które będą miały ciężki przebieg grypy oraz wystąpią u nich powikłania. Przede wszystkim osoby, które są obciążone przewlekłymi chorobami. Jakie mamy działania niepożądane oraz przeciwwskazania do stosowania tych leków? W przypadku amantadyny ten lek może wywołać zaburzenia psychiczne. Osoba może odczuwać niepokój, takie splątanie, mogą pojawić się psychozy, także bezsenność oraz drgawki. Bóle głowy. Amantadyna też może spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty, nudności, bóle brzucha, także arytmie serca i zaburzenia naczyniowe. Może też dojść do hipotonii ortostatycznej, czyli do utraty przytomności podczas długiego stanu. Jakie są przeciwwskazania do amantadyny? Nadwrażliwość na lek. Jeżeli osoba choruje na padaczkę, występują u niej drgawki, lepiej jest unikać podawania amantadyny. Także osoba, która ma niewydolność serca, wątroby i nerek, nie będzie przyjmowała amantadyny. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią też nie powinny stosować amantadyny. W chorobie brzodowej żołądka też nie powinniśmy jej stosować. Oseltamivir może powodować też zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, biegunkę oraz bóle brzucha. Ma też silny wpływ na środkowy układ nerwowy. Oseltamivir może powodować zawroty głowy, drgawki, a także incydenty neuropsychiatryczne, podobnie jak amantadyna, bezsenność, omamy, halucynacje. W przypadku oseltamiviru może dojść nawet do samookaleczenia. Oseltamivir może także powodować zapalenie skóry i błąd śluzowy. Kiedy nie należy stosować oseltamivir? Gdy osoba choruje na ciężką niewydolność nerek, na przewlekłe schorzenia układu nerwowego i oddechowego, które nie są wyrównane, oraz ówcześnia. Szczepienia to jest podstawowa metoda profilaktyki. Jest to najskuteczniejsza metoda uniknięcia zachorowania i związanych z nim powikłań. Oczywiście nie daje 100% gwarancji ochrony przed chorobą. Skuteczność zależy od sezonu grypy, w jakim stanie zdrowia jest chory i to lekarz kwalifikuje pacjentów do szczepień. Szczepienie może wykonywać albo lekarz i pielęgniarka. Konieczne jest coroczne ponawianie się szczepienia, dlatego że co roku pojawiają się nowe typy grypy. Szczepionka zawiera antygeny różnych szczepów wirusa grypy. W Polsce szczepionki trójwalentne zawierają 2 szczepy wirusa A oraz 1 wirusa B. Dlatego, że wirus grypy podlega szybkim zmianom antygenowym, mówię tutaj o typie A, konieczne jest coroczne powtarzanie szczepień aktualizowanymi szczepionkami. Mamy 2 rodzaje szczepionek,
przypadku grypy, to jest to żywa i nieżywa. Jeśli chodzi o nieżywe szczepionki, to jest Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra. Mogą być trój- albo czterowalentne, są typu nieżywego. Podajemy jedną dawkę domięśniowo lub podskórnie i przeciwciała pojawiają się po 7 dniach. Natomiast żywa szczepionka podawana donosowo, Fluence Tetra, jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, ale są pewne ograniczenia do jej podawania. Na przykład kobietom w ciąży nie podamy, ani karmiącym piersią. Też dzieci i młodzież w okresie dojrzewania, które zażywają kwas acetylosalicylowy, a także osoby, które przebyły zespół Guillain-Barré, czyli jest to zespół, w którym występuje osłabienie siły mięśniowej, są zaburzenia czucia, przez to, że doszło do uszkodzenia nerwów powodowych przez krążące przeciwciała. Osoby uczulone na substancje zawarte w szczepionce także nie będą zażywały tej szczepionki donosowej. I tutaj, proszę Państwa, mamy dwa rodzaje szczepionek nieżywej. Influvac i Vaxigrip. Influvac zawiera podjednostkę tak zwaną subunit. To znaczy, że zawiera podjednostki powierzchniowe białko H, hemaglutyninę i białko N, neuraminidazę. Podawana domięśniowo lub pod skór. Natomiast szczepionka Vaxigrip zawiera rozszczepiony wirion, tak zwany SPIN. I też jest podawana domięśniowo lub pod skór. Tutaj, proszę Państwa, są zdjęcia tych szczepionek, które wymieniłam, Influvac i Vaxigrip. Jakie jest dawkowanie szczepionki przeciwko grypie? To zależy od wieku pacjenta. Od 6 miesiąca do 35 miesiąca życia u dziecka, które jest szczepione pierwszy raz w życiu przeciwko grypie, podajemy dwie dawki co 4 tygodnie. U dziecka, które było już szczepione w przeszłości, podajemy jedną dawkę. Dawka to jest 0,25 ml. Natomiast osoby od 3 do 8 roku życia mają już większą dawkę, 4,5 ml. I osoby od 9 roku życia mają jedną dawkę, niezależnie od historii szczepień przeciwko grypie. Jakie są wskazania do szczepień? Przede wszystkim są zalecane wszystkim osobom powyżej 6 miesiąca życia, czyli w szczególności osoby, które chorują na choroby przewlekłe. Dlaczego? Ponieważ u nich właśnie przebieg grypy będzie bardzo ciężki, mogą trafić do szpitala, częściej będzie dochodzić do zgonów niestety, a później będą się męczyły z bardzo długotrwałymi powikłaniami po grypie. Osoby, które chorują na takie choroby przewlekłe jak układu sercowo-naczyniowego, na miażdżycę, które mają problemy z układem oddechowym, na przykład na przewlekłą chorobę płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc, na choroby metaboliczne, czyli cukrzycę, jeżeli mają choroby nerek, hemoglobinopatię, czyli występują zaburzenia budowy hemoglobiny, choroby wątroby, które mają niedobory odporności, które chorują także na nowotwory złośliwe, a nawet z patologiczną otyłością, powinny być szczepione. Następnie zdrowe dzieci w wieku od 6 miesiąca życia do 18 roku życia, osoby powyżej 55 roku życia, a także osoby, które mają styczność z osobami, które mają zaburzenia układu odpornościowego, czyli pracownicy ochrony zdrowia, placówek, które zajmują się osobami chorymi, niepełnosprawnymi. Także pracownicy, którzy wykonują zawody, które wymagają ciągłego kontaktu z ludźmi. Te osoby powinny być szczepione. Jakie są przeciwwskazania do szczepień? Możemy je podzielić na trwałe i czasowe. Jeśli chodzi o przeciwwskazania trwałe, jest to układowa reakcja anafilaktyczna po poprzedniej dawce szczepionki. Jeżeli doszło tych osób do wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku jamy ustnej, krtani, także jeżeli doszło do reakcji anafilaktycznej z powodu substancji, które występują w szczepionce, na białko jaja kurzego. Są też przeciwwskazania czasowe, czyli jeżeli osoba w tym momencie ma infekcję, która jest o ciężkim przebiegu z gorączką, jeżeli osoba też choruje na chorobę przewlekłą, niewyrównaną lub doszło do jej zaostrzenia. Jeżeli doszło do wstrząsu anafilaktycznego w wywiadzie po innej szczepionce lub substancji, która nie wchodzi w skład szczepionki przeciwko grypie.
Chciałam też Państwu omówić różnicę pomiędzy grypą a zakażeniem SARS-CoV-2, jeśli chodzi o podobieństwa między tymi dwoma jednostkami chorobowymi. To w obydwu tych chorobach występuje gorączka z dreszczami. Czasami stan podgorączkowy, ale częściej gorączka. Może pojawić się kaszel, trudności z oddychaniem, skrócenie oddechu, zmęczenie, ból gardła, katar, ból mięśni i stawów, ból głowy. U niektórych osób również wymioty, biegunka i to częściej u dzieci. Okres zakaźności. Osoby zakażone mogą zakażać innych przynajmniej jeden dzień przed pojawieniem się objawów. Obydwie choroby są przenoszone drogą kropelkową. Kontakt człowiek z człowiekiem. Jeśli chodzi o wspólne powikłania, to na przykład są zapalenie płuc, niewydolność płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, sepsa, zawał serca, udar, niewydolność wielonarządowa. Także zaostrzenie się wspólnie współistniejących chorób przewlekłych, w tym płuc, serca, układu nerwowego, cukrzycy, a także może dojść do wtórnych infekcji bakteryjnych. Na szczęście w obydwu przypadkach szczepionka jest dostępna. Jakie są różnice między grypą a COVID-19? W grypie częściej dochodzi do bólów mięśniowych, do gorączki, natomiast w COVID-19 zwykle nagle pojawia się zaburzenie smaku i węchu i w tym przypadku też nie ma odczucia zapchania nosa, ponieważ nie ma przeszkody, która występuje w przewodzie nosowym, co częściej występuje w grypie. Jeśli chodzi o czas do wystąpienia objawów, tak zwany okres inkubacji, w grypie jest krótszy, a w COVID-19 jest dłuższy. W grypie zwykle objawy pojawiają się w okresie 1-4 dni od zakażenia. W COVID-19 zwykle 5 dni od zakażenia mogą pojawić się również drugiego dnia lub dopiero 14 dnia, więc tu jest bardzo różnorodnie. Jeśli chodzi o zakaźność, to w grypie zwykle 3-5 dni przed pojawieniem się objawów już osoba jest zakaźna. Natomiast w COVID-19 zwykle 1-2 dni przed pojawieniem się objawów, ale dłuższy jest ten zakres zakaźności. Osoba jest dłużej zakaźna, nawet do 10-12 dni od zakażenia. Grypa częściej pojawi się u dzieci, a w COVID-19 dzieci rzadziej chorują niż dorośli. Jeśli chodzi o różnice w powikłaniach, to w grypie większość osób wraca do zdrowia w ciągu kilku dni do 2 tygodni, ale niektóre powikłania mogą być dłuższe, np. zapalenie zatok, ucha środkowego, zapalenia mięśnia sercowego, mózgu oraz mięśni. Natomiast w COVID-19 zdecydowanie powikłania są zakrzepowo-zatorowe. Powstają zakrzepy krwi w naczyniach żylnych, tętniczych, płuc serca, kończyn dolnych, a nawet mózgu. Jakie są różnice, podobieństwa między grypą a przeziębieniem? W grypie początek choroby jest nagły, zaczyna się gorączką z dreszczami, towarzyszy temu bardzo silne bóle stawowo-mięśniowe. Natomiast w przeziębieniu ten początek choroby jest łagodny, powolny, objawy są łagodne. Temperatura ciała w grypie jest wysoka, ponad 38 stopni, a w przeziębieniu to jest bardziej taki stan podgorączkowy. Zwykle nie przekracza 38 stopni. Natomiast dolegliwości mięśniowo-stawowe, te bóle, są bardzo często nasilone, a w przeziębieniu rzadko występują. Bóle głowy są bardzo częste w grypie, w okolicy czołowej i zagałkowej, natomiast w przeziębieniu występują rzadko. I osoba w grypie będzie nam mówiła, że bardzo źle się czuje, ma bardzo złe samopoczucie. W przeziębieniu nie będzie aż tak to nasilone, także samopoczucie będzie średnie, umiarkowane. Katar, suchy kaszel częściej występuje w grypie. Katar też jest bardzo częsty w przeziębieniu. Chrypka, ból gardła występują częściej w przeziębieniu, natomiast brak apetytu występuje częściej w grypie. Zmniejszona możliwość podejmowania codziennych aktywności zdecydowanie występuje w grypie, która ma bardzo duży wpływ na aktywność codzienną pacjenta. Dlatego taki pacjent, który choruje na grypę, będzie częściej leżał w łóżku niż w trakcie przeziębienia. Powikłania występują zdecydowanie częściej w grypie i są one też cięższe. Kontakt z chorym na grypę w wywiadzie, wiadomo, że to w grypie częściej.
i zastosowanie swoistej immunoprofilaktyki, czyli szczepień w grypie. Jeszcze chciałam Państwu powiedzieć kilka słów, w jaki sposób możemy wzmacniać nasz układ odpornościowy, jak możemy się chronić oraz bronić przed infekcjami. Przede wszystkim dieta. Bardzo ważne jest nawadnianie. Powinniśmy codziennie wypijać 2,5 litra wody dziennie. W okresie jesienno-zimowym suche powietrze w pomieszczeniach sprzyja wysychaniu śluzówek skór, przez co ma ona skłonność do podrażnień świądu skór. Drapiemy się, w ten sposób zdzieramy na skórek i łatwiej te wszystkie infekcje, wirus grypy będzie wnikał do naszego organizmu. I tak, zadrapania skóry, pękające kąciki ust oraz suche śluzówki stanowią wrota zakażenia. Także ten mechanizm oczyszczenia naszych dróg oddechowych, czyli ruch i transport śluzu, będzie pośledzony przez mniejsze nawadnianie i te patogeny utkną w tym śluzie i w brzęskach, przez co trudniej będzie je usunąć z naszych dróg oddechowych. Bardzo ważne jest uzupełnianie diety w warzywa i owoce, najlepiej 5 porcji dziennie. Ważne, aby warzywa i owoce zawierały witaminę C i beta-karoten. Bardzo dużo witaminy C znajdziemy w pietruszce, czarnej porzeczce, w cytrusach, natomiast beta-karoten w czerwonych i pomarańczowych owocach i warzywach, pomidory, marchew. Witamina D3, którą powinniśmy uzupełniać, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym, od 1000 do 2000 jednostek, osoby otyłe nawet do 4000 jednostek powinny stosować. Witamina D3 nie dość, że ma wpływ na mineralizację kostca, również bierze udział w naszych procesach odpornościowych, dlatego tak ważne jest uzupełnianie ich. Kiszonki oraz fermentowane produkty mleczne mają wpływ na naszą florę bakteryjną, która jest naszym strażnikiem, która styka się z patogenami z przewodu pokarmowego. Dlatego tak ważne jest, aby uzupełniać, aby jeść kiszoną kapustę, ogórki kiszone, fermentowane produkty mleczne, jak kefiry, jogurty naturalne, maślanki. Ważna jest też suplementacja. Kwas omega-3 powinniśmy spożywać codziennie 1000 mg kwasów omega-3. Znajdziemy je w tłustych rybach. Wystarczy 3 razy w tygodniu porcja tłustych ryb, jak tłumczyk. Można też uzupełniać olejami roślinnymi, tłoczonymi na zimno, lnianym lub rzepakowym. Również kwas omega-3 znajdziemy w orzechach oraz migdałach. Do diety też bym dorzuciła cynk, który znajdziemy w ostrygach, wołowinie i roślinach strączkowych. Bardzo ważna jest też aktywność fizyczna, hartowanie naszego organizmu. W ten sposób wzmacniamy nasz organizm i wspieramy nasz układ odpornościowy. Może to być rower. Ja naprawdę rozumiem, że w trakcie tej obecnej sytuacji epidemiologicznej to jest bardzo ciężko uprawiać sport, ale na przykład są filmiki na YouTubie, gdzie mamy bardzo różne ćwiczenia z taśmami oporowymi, czy też piłka do jogi. Warto też wychodzić na spacery nawet z psem. Odpowiednia ilość odpoczynku i snu. To jest bardzo ważne. Sen pomaga nam zregenerować siły. I właśnie powinniśmy spać codziennie 7-8 godzin dziennie. Zdrowy sen nie powinien być przerywany. Powinniśmy spać w wywietrzonym pomieszczeniu w temperaturze około 19 stopni. Także bardzo ważnym aspektem jest redukcja stresu. Powinniśmy znaleźć swój złoty środek na stres. Można uprawiać sport, można się rozwijać przez hobby, czytać książki, spacerować też z psem. Jeżeli bardzo nas przytłacza stres, warto zasięgnąć pomocy psychologa i mówić się do niego na konsultację. Także ograniczenie używek alkoholu, tytoniu też bardzo wspiera nasz układ odpornościowy, ponieważ te substancje smoliste zawarte w dymie papierosowym mogą uszkadzać nasz nabłonek dróg oddechowych i też spowodować, że te patogeny, te infekcje będą wnikać do naszego organizmu. Proszę Państwa, jakie są powikłania grypy? Jak widać na tej tabelce, grypa może atakować praktycznie każdy narząd naszego organizmu.
przede wszystkim może wywołać zapalenie płuc pierwotne, czyli to wirus grypy wywołał zapalenie płuc i często niestety jest o ciężkim przebiegu. Także grypa może powodować wtórne bakteryjne zapalenie płuc wywołane przez streptokokus pneumonię oraz hemophilus influenza. Dalej zapalenie płuc może pociągnąć ze sobą zespół ostrej niewydolności oddechowej. Oprócz tego grypa wywołuje zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie gardła, ostre zapalenie ucha środkowego, zapalenie krtani tchawicy, także podwłośniowe zapalenie krtani, które jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza u dzieci, może dojść nawet do uduszenia, dlatego nie można tego bagatelizować. Także do ostrego zapalenia nagłośni, oskrzeli oraz zapalenie zato. Mogą się zdarzyć objawy niedotlenienia, odoskrzelowe zapalenie płuc, nawet może dojść do pęknięcia błony bębenkowej, zapalenia wyrostka słupkowatego, błędnika i w ten sposób do zaburzeń równowagi. Grypa może też spowodować zapalenie mięśnia sercowego, co może wywołać zaburzenia rytmu, niewydolność serca, a w takiej ostatecznej sytuacji nawet może dojść do transplantacji serca, do przeszczepu. Grypa może także powodować zapalenia mięśni, przez co z rozpadłych mięśni uwalnia się mioglobina, która będzie zapychała nam kanaliki nerkowe i powodowała niewydolność nerek. Grypa ma nawet wpływ na poród, proszę Państwa, bo może wywołać poronienia, poroby przedwczesne, a nawet ryzyko wad cewy nerwowej. Dlatego też się zaleca szczepienia u kobiet w ciąży. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, co może nawet wywołać trwałe następstwa neurologiczne, zaburzenia świadomości, drgawki, obrzęk mózgu, który też jest w bardzo niebezpiecznym stanie. Także może dojść do zapalenia nerwów obwodowych, co może wywołać porażenia, niedowłady, a także zespół Guillain-Barré, który polega na osłabieniu siły mięśniowej oraz zaburzeniach czucia. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ powstają przeciwciała, które atakują nerwy obwodowe i je uszkadzają. Zapalenie nerek, co już wiąże się z zapaleniem mięśnia, wspomniałam, może dojść do posocznicy, czyli uogólnionego zakażenia całego organizmu oraz do wstrząsu septycznego. Oraz grypa może powodować zaostrzenie przebiegu chorób przewlekłych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, co nasila objawy niewydolności oddechowej, do choroby niedokrwiennej serca, może dojść do zaburzeń serca, ostrej niewydolności krążenia, a nawet do przeszczepu serca. Może zaszczepić też cukrzycę. Jakie są wnioski z dzisiejszego wykładu? Dlaczego warto się szczepić? Ponieważ szczepionka ma wiele pozytywnych aspektów, zmniejsza zachorowalność na grypę, zmniejsza śmiertelność, która jest spowodowana powikłaniami pogrypowymi. Państwo widzieli tę całą tabelę z tymi wszystkimi powikłaniami, które są bardzo poważne, których można wystarczyłoby uniknąć, gdyby te osoby się zaszczepiły. Zmniejszenie skutków społecznych grypy. Także lepiej funkcjonuje system opieki zdrowotnej. Ograniczone są skutki ekonomiczne, indywidualne oraz systemowe. Co znaczy, że leczenie grypy jest droższe, ma zdecydowanie wyższe koszty niż zakupienie szczepionki i zaszczepienie osoby. Oczywiście szczepionka w 100% nie daje nam ochrony, ale zdecydowanie zmniejsza zachorowalność oraz wszystkie powikłania grypy, a także przebieg grypy będzie zdecydowanie lżejszy. Szczepionka przeciwko grypie chroni też przed poważnymi powikłaniami, na przykład zapaleniem serca, które może się wiązać z przeszczepem serca. Tym właśnie slajdem, zdjęciem z tego okresu jesienno-zimowego, chciałabym właśnie Państwa już pożegnać. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego wykładu. Mam nadzieję, że Państwo teraz mają większą świadomość, jak ważne konsekwencje ma zakażenie grypą, dlaczego tak ważne jest coroczne szczepienie się na grypę. Mam nadzieję, że teraz Państwo się zaszczepią i z pełną świadomością będą wiedzieć, z czym to się wiąże. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mojego wykładu. Dziękuję. Do zobaczenia.